Siema, z tej strony Rafu. Dzisiaj gram sobie setem na topie na Kasantę, więc zobaczymy, czy to jest dobry counter, ale zdaje mi się, że w miarę w porządku powinien być na tego czempiona. Ogólnie na runki mam Conqueror'a, Triumph, Legend Alar City, Last Stand, Unflighting i Bond Plating. Więc zobaczymy, okej. Od Reda zaczynam? Co to w ogóle jest za runa na tym zjedzie? Tak, Harvest? Okej, chyba Serun nie zmienił go stack, ale nie wiem czemu Kasantę tu nie ma. Wygląda jakby dawał leash'a junglerowi. Okej, nie sfarmiłem. Ale przecież zaczynać powinien od blue, ale okej. Ogólnie jeżeli film się podoba, to strzelcie łapę w górę. I jak jesteście nowi, to dajcie suba, no daj suba. Co by wam przeszkodzi? Nie no. Ale fajnie jakbyśmy wbili 1000. Okej, on jest mocny, teraz ma podrzucenie jeszcze, więc przydałoby się to zredować. Okej, nie miało zasięgu. Ja na trzecim levelu dopiero chyba się nie będę tradeować bardziej, bo bije dość sporo. Tak szczerze myślałem, że mniej bije. Gram na niego pierwszy raz chyba. To jeszcze w enemy teamie było, ale tak, że gram na niego na linii, no to pierwszy raz. No tak, pierwszy, bo ja topa prawie w ogóle nie gram. Okej, wave'a sobie tutaj zatrzymię. Na chillku i sobie po prostu to sfarmię. Przynajmniej się postaram. Wezmę W, żeby jakbym nie chciał obijać za bardzo, to mu dam po prostu jakiś pog za 80 niby, ale. Okej, no podrzucaj. Okej, wszedłbym w to idealnie, jakby chciał, jakby miał zasięg, no ale dobra. Wave jest nieźle spuszowany do mnie. Jungler będzie mógł mi tu przyjść. A zobaczymy, czy przyjdzie. Okej. Sfarmić kanona, no proszę. Dzięki. Okej, dostał turret shota, więc to jest spoko. No, mam ciężko farmić po tym turretem na razie. Okej, zdodżowałem. Więc taki plus. Ja mam Ignite, a on ma TPK, to też jest dość duży plus. Dobry flash ogólnie, nie powiem. Ja na pierwszy item idę boczka, żeby go łatwiej mi zabijać. Muszę się skupić na farmieniu. Więc się zamknę chwilę. Okej. Dam W. Autoatak EQ. Dobra, sfarmiłem. Jest w miarę okej. Mam 17, więc nie najlepiej, mega słabo. Okej, no on będzie miał więcej. Na pewno więcej sfarmi ode mnie. Dobra, wave się do mnie będzie puszało powoli, ale będzie. Ja kupiłem sobie ogólnie Vampiric Sceptera. On kupił dwa pinki, więc. Pinki, więc defensywnie będzie miał wizję na pewno. No mnie nie było stać na żadnego jak wracałem, więc nie kupiłem dlatego. I tak by pewnie nie kupił, jakby nie było stać. On tu ma Warda, pinka. Okej, no to się puszuje. On nie ma ogólnie flasha, więc jakby mi jungle przyszedł, to możemy go zabić dość prosto, bo ja z W mogę zadać mu jakiś damage też, ale na początku no nie mam jakiegoś mega dużego damage. Ale jak kupię botka, to myślę, że będę mógł go łatwo zabijać. Chociaż on jak R-ku użyje, to jest porąbane, bo ja nie wiem, co się wtedy dzieje. I on nagle ma milion damage'a. Ale dobra. No nie wiem, czy w niego wchodzić, czy nie. On ma tylko shielda, ja mam Vampiric Sceptera, więc powinien być większy damage, ale. Ale on ma jakieś shieldy i wszystko. No, mam takie coś, to jest dla mnie w porządku, mi się zdaje, że jak się będę tak na dłuższą metę tradeować. I natakuję jeszcze Conqueror'a, mam R-kę, więc tak szczerze bym wchodził, tylko. Ale on ma też R-kę. Tylko Ignite by mi się przydał na pewno i W. Mogę go ograć mechanicznie, dać flasha i do tyłu z nim R-ką polecieć, ale. Czy ja chcę marnować flasha, żeby efektywnie go zabić? Jeśli mogę go zabić i tak chyba normalnie. Aha! On użył R-kę kiedy ja chyba użyłem. A nie, on W chyba dał. To on może mnie tak skontrować. Chyba. Okej, no to jest dobre. Dobra, nie wiem. To jest tak dziwne dla mnie. Nie wiem, porąbany jestem czemp. Ale dobra, zabiłem go jakoś. Czyli on może sobie W kliknąć na moje. Na moją R-kę. To jest dość mocne, tak szczerze. Ten Kasanta, ale ogólnie czempem mi się zdaje, że nie jest taki mocny. Nie wiem, sobie sfrizuję tego wave'a. Okej, on był tutaj na dole. Czyli gdzieś wizję dał. Głębiej mi się zdaje. Znowu się stało to samo.
On ma znowu ereczkę, on mnie zabije teraz. Ja nie wiem, co się dzieje z tym czempionem. Ja mam full HP i nagle on mnie po prostu one-shotuje. Ja nie ogarniam w ogóle tego czempiona, to jest tak dziwne. Jest szansę w W klika, ja nie mogę R-ki użyć, nie, ja nie wiem. No, no my bad, ale dziwny jest ten kasant. Ja w jego daby kasantę, więc spoko. Ja dopuszczuję najwyżej, żeby przynajmniej on typował. Ja mam tak małą farmę. Nie wiem, mega słabo farmę, ale dobra, trudno. W sumie ja sam się zabiję w tej sytuacji, co on mnie zerkował, bo ja W użyłem jak w ogóle nawet nastakowanego, prawie tego nie miałem. No ale dobra. Kiedy on się teleportuje. Przecież takie warf. No, nie wiem. Chciałbym pierwszy item, bo botk daje mega dużo, tak szczerze. No mam Ignite'a, no to ja się powinienem wygrywać z nim. Okej, ma level przewagi nade mną. O, to jest unlucky. Znaczy no, unlucky. Może nie cały level, no. Znaczy no tak współ ponad. Mniej więcej. Mam R-kę, ale on chce znowu kliknie W. I tak to się skończy, więc... Dobra, nie kliknął W. Ale nie klikaj R-ki na mnie, bo ja nie wiem, co ile, jaki on ma cooldown na tym. Oczywiście na kanale mi się nie da otworzyć. Mam Ignite'a, więc jak go przyciągnę, to imo go zabić bym mógł. Ej, Q z dwoma autoatakami z tego Q, one biją dość sporo. Do tego Ignite W. Myślę, że starczy. Jezus, no mnie przyciągnął znowu tym głównym R-ką swoim. Nie wiem, masakra. Się boję tego czempiona. Ja muszę, ale już wiem, jak na niego grać tym set. Po prostu trzeba wyczekać z tym, bo nie udzi za wcześnie, jak was weźmie do R-ki, no i na niej mu wywalić z tej w głowu, jak go nastakuje bardziej. I to jest cała filozofia tego. No, cofam. Może bym go zabił, jakby nawet został, ale jak mam botkę do kupienia, to grzech nie kupić, jeżeli botk jest mega broken itemem, tak szczerze. Mój bot też oro robi. Support ma więcej killi niż ADC. To śmieszne. Jakie jak chcę, bo to nie wiem, mogą być to. Mogę go przyciągnąć na tym W, czy co? W sumie możliwe, jak nie mogę R-ki użyć, to będzie tak samo pewnie działać. Nie mam Ignite'a, ale myślę, że i tak mu nawalę. Jak ja mu z botkiem wywalę damage, to się zesruł. Tak mi się zdaje, że mam teraz sporo damage. Ale respektuję go, bo ten champion to nie wiadomo, to nagle wywali milion damage właśnie. Akali ma 3-0, ale ma 50 CS-ów. Więc no... Lepsza była, jakby miała 0-0-0 i 100 CS-ów, więc... A po ile sobie ich miałeś, gdzieś 7-1 już ma. Okej, właśnie on tak zrobi znowu. Okej, ładny był ten flash, ten był, ale go nie dobił. Lepiej by to wyglądało, jakby umarł od razu, ale udało się i tak to zrobić, mega prosto. Tak szczerze, mega trollowo taka Santa. Czemu on użył R-kę na mnie i stracił, miał full HP prawie, on używa R-kę i ma połowę automatycznie, więc w taki sposób on nie ma szans wygrać. Ale też ludzie jeszcze nie ogarniają zbytnio tego czempiona, bo się uczą nie grać dopiero. To w miarę jest w stanie zrozumieć, że się uczą, ale... Ale mózg chyba mógłby użyć i chyba wie, jak ta R-ka działa, jeśli gra czempionem jakimś. Ale nie, chce się z niej bić. Albo chce. Albo nie chce. Dam warda po prostu i się cofnę. Kupię sobie całego buta i drugi item idę Goren Drinker, czy jak to się wymawia, mówi. Pisze, nie wiem. Zed zabił. Dobrze, no niech ta gra nie będzie taka prosta. No, nawet jeszcze pełnego itemu nie ma. Okej, okay, dzięki, że mnie do siebie przyciągłeś. Nie trafiłem, no, dam W, żeby nawet mu dodać te 90 AP. Tylko teraz, żeby mnie nie zerkował przez ścianę. Bo za każdym razem robi to samo. To są nie chyba z 5 razy już to zrobił. Okej, okay, źle zagrałem. Ok,
No nic mu to nie da raczej. Okej, okay, nice. Ale on ma jakiś dasze, jak to Merku użyje, mega... Jakieś daleko nawet bym powiedział. Ale dość źle z tym champion. Set jest dobrym counterem, więc z tego co widzę. W sensie on też jakoś dobrze nie gra. Ale ja i tak widzę, że ja mam jeden item i ja go po prostu mogę rozwalić, więc... A, postaję tego pinka. Jak coś zauważył, to pewnie około 10 minut chyba go miałem w ekwipunku. Z tego co mi się zdaje. Ale nie miałem potrzeby go kłaść. O nie, Lux przyszło. Muszę uważać, bo mnie zabije. Okej, okay, nie wiem co oni robią, ale mam trochę lowa. A ziomek mnie goni. Tak szczerze mi się zdaje, że ja go mogę ograć z tymi 800 AP, jak ma to, że mogę go ograć i tak, bo nie wiem, się zdaje, nic nie robi ten champion, kurde. Takie mam jakieś, na tego seta mega useless, albo ogólnie jest useless. Free 600 golda. Coś pięknego. A, oni sobie zabijają tam po prostu ten apelios. A. Jest w porządku. Nie wiem, czy ktoś tu przyjdzie, czy to. Chciałem sobie po prostu kończyć grę. Akali jest tylko na midzie, Kassanta chyba... Mu psycha siadła, tak mi się zdaje. Już nawet myślę... A nie, jest. Jest, ale ma... Dość mały level. Okej, przyszli w trzech, to może trochę uciekam. Mógłbym go wziąć R-ką. Ja pierdolę, co to jest. Okej, mam dwóch. Dobra, jaką jeszcze kwadrę waliłem piękną. I raczej teraz się poddadzą. To było tak zajebiście zagrane. Oni coś to zagrali jak gówno, ale ja to zagrałem cudownie. Nie wiem. To było... Nie wiem, to było coś zajebistego, tak szczerze. Poddali się, no ale powiem się nie dziwię. Nie dziwię się, że się poddali. Honor Kapeliosowi. Z nimi grałem, to są dwóch widów, ale zmontowałem ich. A to whatever. No i tak to nic nie zmienia, czy nie dam pochwały, czy nie. Okej, okay, damage zrobiłem... 16359, 20 minut, tak szczerze... Sporo. Tak, Ali w ogóle miała 4800 damage'a, ona jedyna tam grała chyba w Enzymie, ale whatever. A runki zrobiły 600 Conqueror, mnie wyleczył, ale to bardziej on damage chyba też robi, jak się nastakuje, nie wiem. Triumph mnie wyleczył 1200, więc sporo jak na taki krótki meczyk. Last Stand 2730 damage'a, nie no, set bardzo dobry w tego Kassanta, podoba mi się mega, mega w porządku ogólnie. Ten Kassanta wiadomo, nie grał jakoś super, ale nie grał jakoś tragicznie, a ja jednego mogłem po prostu zabijać. Więc ogólnie, jeżeli film wam się spodobał, to strzelcie łapy w górę, zobacz dzwoneczki, widzimy się już w kolejnym odcinku, siema!